No, gram naprawdę potworną postać. Czyli czarny charakter. Czarny charakter. Ja, szczerze mówiąc, żyję tym filmem i nie mogę się doczekać. Wiem, że pani już widziała jako członek ekipy ten film. Jak pani wrażenia? Taki specjalny pokaz. No, mocny jest film. Myślę, że Marysia tutaj, no, gwarantem tego jest na pewno reżyserka Marysia Sadowska, która wspaniale tę historię ujęła. Nie ukrywam, że Doda jako producentka miała ogromny wpływ również na... Była współautorką scenariusza również, ale też tak pod względem artystycznym była rzeczywiście cały czas obecna na planie, bardzo zaangażowana i myślę, że to jest ciekawa propozycja. On ma charakter na pewno komercyjny, ten film, ale niesie w sobie bardzo ważne treści o kobietach, na temat kobiet, na temat ważny film. Doda w jednym z wywiadów przyznała, że pani rola przejdzie do historii. To w jakiej roli pani panią zobaczymy? No, gram naprawdę potworną postać. Czyli czarny charakter. Czarny charakter. Myślę, że nie wiem, czy takie postacie w ogóle istnieją w polskim kinie. I myślę, że w ogóle, no, generalnie taki ładunek przypisywany jest bardziej postaciom męskim. Bardziej godny, nie wiem, Al Pacino, Roberta De Niro, ale w uzgodnieniu i z wielką radością, taką artystyczną, aktorską, realizowałam to. Właśnie wraz z Marysią i z Dodą rzeczywiście taki jest... No, jest to coś takiego też, ostatecznie też, co kobieta może innej kobiecie zrobić. Prawda. Ups, no jest tak naprawdę mocno. Ale oczywiście w tym filmie najgorzej wypadają faceci. A pytanie, jak pani gra taki czarny charakter, czy to jest łatwiejsze do odegrania? Czy pani woli grać właśnie takie czarne charaktery, czy może widziałaby się pani jednak nieco łagodniejszej roli? Może tak, ja nie lubię łatwych ról, no, tam pracuję od 30 paru lat jako aktorka i to, co jest ciekawe, to są te najtrudniejsze rzeczy, no, także zresztą, no, trudno mnie widzieć w jakiejś łagodnej roli, także to jest jakiś pewnie nieważne, nie, no.